Mój brat nie przypada za złą. W jego towarzystwie zawsze upadał w jakieś kłopoty. Raz omal nie przychodziliśmy tego życiem. Usłyszeliśmy pogłoskę o tym, że w strumieniu ukrywa się przemieniony w węża Anapes, który dla króla nocy szpieguje naszą wieś. Przyjaciel popędził na mostek z grubym kijem, by przepędzić wroga, więc pobiegłam za nim. Długo wpatrywaliśmy się w spokojny nurt, zanim dostrzegliśmy wijący się pod wodą kształt. Azyl pochylił się bardziej, śledząc wzrokiem domniemanego szpiega. Nie przewidział jednak tego, że przez to straci równowagę i wpadnie do wody, a mnie pociągnął za sobą. Oboje zaraz w popłochu popłynęliśmy do brzegu. Wyleżeliśmy na miękkiej trawie. Zobaczyliśmy płynącego z nurtem naszego węża, który, jak się okazało, był po prostu wyrzeźbiony w drewnie przez dziadka Azyna. Myślał, że da nam w ten sposób nauczkę, ale tylko przez tydzień trzymaliśmy się daleko od kłopotów.